Oto Faraon, czyli najniebezpieczniejszy boss na całej planecie. Moim celem będzie pokonanie go oraz zdobycie najdroższego przedmiotu na całym RFSMP na rapy.pl, czyli Berła Faraona. Dzięki niemu możemy nadać na siebie efekt błogosławieństwa, a na innych graczy efekt klątwy. Co te efekty robią i jak bardzo OP są? Na te pytania dostaniecie odpowiedź oglądając film do samego końca. Jednakże, aby pójść na samego bossa, musiałem się dosyć mocno przygotować. Aby osiągnąć mój cel, wyznaczyłem sobie plan, który składał się z trzech kroków. Zdobycie pojazdu ziemnego oraz powietrznego, aby móc swobodnie i szybko poruszać się po mapie świata i tym samym dostać się do piramidy Faraona, ulepszenie ekwipunku, aby mieć szansę na równą walkę z bossem, jak i z innymi graczami, którzy chcą tego bossa pokonać, oraz zebranie ekipy sojuszników, no, aby nie być tam samemu. Oczywiście zacząłem od pierwszego podpunktu. Pojazd na RFSMP na rapy.pl możemy pozyskać na kilka sposobów. Możemy kupić go z rynku za bardzo dużą kwotę oraz możemy wydropić randomowy pojazd ze skrzyni pojazdu, do której klucz możemy wytworzyć z przedmiotów, które znajdziemy w zrzutach zaopatrzenia lub zakupić takowy klucz na stronie rapy.pl. Ja postanowiłem pójść tą trudniejszą ścieżką i zacząłem od pójścia na pierwszy zrzut. Mamy do zrzutu jakieś 4000 kratek bodajże, więc no... Niestety bez pojazdu jest ciężko z tym, no ale właśnie po to tam idę, żeby móc jakiś pojazd pozyskać. O, jest tutaj, jest rzucik. Nie powinno tutaj nikogo być, także uwaga, cyk. Okej, mamy kabel elektryczny, to jeden z trzech przedmiotów potrzebnych do wytworzenia klucza pojazdu. Oprócz nich potrzebujemy również utwardzonych szyb oraz blach, które również znajdują się w zrzutach. Te przedmioty zamieniamy na klucz u mechanika na spawn, który codziennie daje nam nową ofertę, a te oferty różnią się od siebie ilością poszczególnych przedmiotów. Mamy perłę, mamy trzy zegary ochrony i pocisk. Zobaczmy, po ile chodzi najtańszy jakiś pojazd. Pociąg, łódź podwodna, ścigacz, wiertło, traktor, samolot, ten koła za jeden kabel, blacha za 3 za 13 koła. Po sprawdzeniu cen tych przedmiotów lekko się zdziwiłem, bo no, były one dosyć wysokie. A jako że zrzuty były tylko kilka razy w ciągu dnia, to musiałem użyć rynku, aby jakiś procent tych przedmiotów pozyskać. Oczywiście do tego były mi potrzebne dolarki, dlatego udałem się na strukturę artefaktów, aby móc je wydropić, a następnie sprzedać na rynku. Niestety, jak wiadomo po ostatnim filmie, są one dosyć oblegane. Poszedłem sobie na farmę i tu jest jakiś gościu. Dobra, mamy to. Motykę rolnika miał, o kurde. I trochę pokopiamy tą motyką. Tak będziemy się zmieniać między drwalem a rolnikiem, aż tam coś wypadnie. O kurde, co tu się zadziało? Nie wiem, że będą uciekał perłami. Dobra, uciekłem. Nie sądzę, żeby oni chcieli mi dać uciec. I na drwala raczej nie będę na razie szedł. Mamy pół godziny do kolejnego zrzutu, więc idealnie na strofę A w sobie pójdę. Prawdopodobnie słyszeliście już to dużo razy, ale powtórzę dla tych, którzy są tu pierwszy raz. Strefa AF to takie miejsce na spawnie RFA, gdzie za samo stanie dostajemy dolarki oraz klucze czasu. Podczas grania wykorzystam ją jeszcze kilka razy, bo zwyczajnie jak na przykład ogarniam jakiś inny film lub coś sobie oglądam między nagrywaniem, to po prostu dostaję rzeczy za darmo. Po 30 minutach pojawił się na mapie kolejny zrzut, ale tym razem nie byłem na nim sam. Jesteśmy przy kolejnym zrzucie. O kurde. Okej. Mamy to. Ja pierdzielę, byłem tak cicho, bo kurde... No wiedziałem, że tak to się skończy. Nie wiem, jakie mam itemy w tym ekwipunku, zaraz sobie je sprawdzimy. Tak w ogóle to ostatnio otworzyłem drugi kanał, na którym już niedługo będziecie mogli zobaczyć pierwsze filmy. Polecam zostawić suba z dzwonkiem, bo no, będzie ciekawie. Dobra, wracając. Mamy blachę, mamy balę i mamy klucz w ogóle do skrzyni legendarnej, co jest... Giga mocne. Blachę zostawiłem, klucz otworzyłem i resztę przedmiotów sprzedałem na rynku, aby móc za dolarki dokupować itemki na klucz pojazdów. Następnie poszedłem sobie trochę pofarmić na strukturze drwala. A następnie poszedłem na kolejny zrzut. Gdy przybiegłem i sprawdziłem, gdzie dokładnie znajduje się ten zrzut, postanowiłem wybudować sobie wieżę i poczekać na ludzi. Samolotem przyleciał członek państwa WWA, czyli mojego głównego państwa, oraz kilka osób z wrogich państw, z którymi trochę się pobiłem dla zabicia czasu do zrzutu. Podczas walki dam wam pewną ważną informację. Otóż już od wczoraj na trybach RFSMP, Box PvP oraz Live TVSMP rozpoczął się upiorny event Halloween.
Od razu po obejrzeniu tego filmu możecie wbić na serwer na jeden z trzech trybów i rozpocząć swoją przygodę na nowej strefie eventowej. Zbierajcie punkty duszki, pokonujcie bossy, odbierajcie nagrody, otwierajcie pumpkin boxy oraz skrzynie Halloween i zdobywajcie wszystkie przedmioty eventowe. Raczej na waszym miejscu nie chciałbym tego przegapić. W tej okazji również wylosuję spod tego filmu 5 osób, które otrzymają specjalną rangę halloweenową. Napiszcie komentarz ze swoim nickiem oraz nickiem dwóch osób, z którymi zagracie na evencie Halloween. Do zobaczenia na rapy.pl. Mamy to, dobra. Utwardzona szyba i pocisk. Jazda stąd. Mam tak, dwie utwardzone szyby, jedną blachę i jeden kable. Lecę w takim razie na strefę AFK. Między zrzutami próbowałem zrobić jak najwięcej dolarków, aby móc kupować potrzebne materiały. Podczas farmienia skóry zombie, czyli jednego z artefaktów, podbiegło do mnie dwóch graczy. Byłem już gotowy do ucieczki, ale z jakiegoś powodu wydawali mi się oni przyjaźni, więc postanowiłem z nimi porozmawiać. Znacie może jakiś inny sposób dobry na farmienie? Kasy? Wiesz co, niby działa coś takiego, że po prostu kupujesz kluczyki czasu i że duża szansa jest na legendarnego i potem moc sprzedajesz, jeżeli masz profit. Okej. Czekaj, bazę. Masz. O, dzięki. Po chwili farmienia z moimi nowymi sojusznikami, jeden z nich zaproponował, żebyśmy wspólnie poszli na zrzut. Oczywiście się zgodziłem, bo na pewno w kilka osób jest raźniej niż samemu. No, też możemy razem na zrzuta iść teraz, co będzie. Możemy pójść. No, mówicie, że szyby są najrzadsze w zrzutach, tak? No, raczej no, tak. Jakby... że nie wiem, czy są w sumie najrzadsze, no żadnych na ach nie ma i ogólnie są najdroższe, więc... Wróćmy tutaj po prostu, jak będzie zrzut, to ustalmy, że tutaj wbijamy na tego łowcę i wtedy tam, a ja idę farmić na innych tych, nie? No dobra. Strukturach. Dzięki. Dobra, siemano, do zobaczenia. Była 19 i mamy zrzut zaraz. Siema. Siema. Tam. Dobra, to jazda. W zrzucie może być teraz mniej osób przez to, że jest ten kluczyk, nie? Znaczy większość osób będzie chciała sobie to otworzyć. To tutaj on się pojawi, na tej róży się pojawi w sumie, pod tobą chyba. Zobacz. Po dobiegnięciu na zrzut zobaczyłem na mapie, że nie jesteśmy tu sami. Był z nami jeszcze jeden gracz, którego moi sojusznicy kojarzyli i naszym planem było to, żeby od razu po zrzucie zacząć go bić. Niestety miał obok swoje państwo, więc łatwo nam uciekł. Siema. Halo? Co tam? No, czekamy na zrzut, czekamy na zrzut. Dzięki. Przez to cała akcja mam te szyby, więc macie po perle. Dzięki za pomoc. Nie no, w sumie to nic nie zrobiliśmy nawet. Jak coś, to możemy jeszcze na kolejnego zrzuta iść, jak chcesz. No dobra, to możemy się umówić w takim razie znowu na łowce o 20. I tyle. Ja na razie będę sobie farmił po prostu dalej te surowce państwa i potem możemy się mitnąć, no. No dobra, okej. Dobra, dzięki wielkie, siemano. Mamy jeszcze kluczyk do skrzyni epickiej, więc sobie to otworzymy. Możemy z tego dropnąć. To by się giga opłacało. Refy tak średnio. No w sumie odtąd wszystko bym przyjął, fajnie by było. Dobra, jazda z animacją, nie ma co przedłużać. Tyk. Okej. Do czasu. Dwa koła za jeden kluczyk. Co ja stąd z tego klucza mogę sobie ogarnąć? Co z niego może mi dropnąć? Dobra, opłaca się w sumie. Jazda. Perła. Profit. Okej. Tak jak mówiłem chłopakom, tak zrobiłem. Podczas farmienia zabiłem dwóch graczy, którzy bez itemów farmili artefakt. Nie byli oni jednak jedynymi, którzy chcieli to robić. Napadło mnie dwóch graczy, a ja miałem wtedy tylko dwie perły. Więc... a dobra, zobaczcie sami, bo warto.
Tofik. Co jest? Podnosi się na farmę. I akurat był tutaj insta przede mną był typek. Ale snipe. Chciałem iść na kurde na spawna, nie? Ajajaj! Nie zastanawiam po co. No za mną cyknęli 20 pereł już. Ja powinienem mieć więcej pereł tu w weku, nie dwie. Będziemy się ganiać do końca życia chyba, no. Muszę coś wymyślić. Dobra, no uciekam im. Dobrze. Porzucę perłę. Ojojoj, co to za perło było? Mordeczka. Co to za ucieczka dla mnie przygotowana. Co to jest? Dziękuję, panowie, tu nie będzie tak łatwo już mnie złapać, no. Co to za ucieczka była? Po jakimś czasie sprawdzania na mapa.rapy.pl zobaczyłem, że moi przeciwnicy już na mnie nie czekają, więc szybko zalogowałem się i poszedłem na spawna. Niestety przez to, że musiałem siedzieć wylogowany, zalogowałem się dopiero o 20.03, czyli 3 minuty po umówionej godzinie spotkania z moimi sojusznikami. Spodziewałem się, że poszli już na zrzut, więc postanowiłem się tam tepnąć i biec jak najszybciej na koordynaty. Ze zrzutu chłopaki wyciągnęli dwa kable, więc wymieniłem się z nimi pociskiem do czołgu. Dzięki temu brakowało mi tylko jednego kabla elektrycznego do klucza pojazdu. Dobra, mamy. Troszeczkę się spóźnię. Mam nadzieję, że chłopaki zrozumieją. Tamtą stronę, dobra. Dobra, to lecę najwyżej samemu i możliwe, że spotkam tam chłopaków na miejscu po prostu. Napisał mi Dawson, że są już prawie na zrzucie, więc ja odpisałem, że już biegnę. Niestety nie możemy się tepnąć do siebie, no bo można się tepać tylko do członków państwa. No ja z nimi w państwie nie jestem, wiadomo. Ale myślę, że dobiegnę na styk. Udało się w końcu dobiec na zrzut, ledwo. Wytargowałem za jeden pocisk, dostałem dwa kable, bo akurat mi tych kabli brakowało, a no po prostu byli tacy uprzejmi, że dropnęli mi to. Jedyne co mi potrzebne tak naprawdę teraz do klucza na pojazdy jest jeden kabel, a jeden kabel wydaje mi się, że da radę kupić. Zobaczmy. 3,2. Dobra, dwie perły sprzedam. Dwie perły za 2,6. Napisałem na czacie. I może ktoś kupić. Okej, posprzedawały mi się rzeczy. Zobaczmy. Jeden kabel, 3 koła. Dobra, mamy to. Mamy to. Klucz do pojazdów. No i co? Moim wymarzonym pojazdem jest samolot. Nieważne, nie musi być legendarny, dosłownie, po prostu jakikolwiek samolot lub helikopter. Otwórzmy to po prostu bez żadnego przedłużania i zobaczmy. Czołg. Rzadki czołg. Okej, wydaje mi się, że to jest dobra rzecz, bo to jest giga drogie. 100k. O kurde, co jest? Przecież ja będę mógł sobie kupić wtedy samolot normalnie. Dobra. Ej, to jednak kozacki drop, co jest? Dobra. Nie cieszyłem się, ale rynek wystał 95k.
No wydaje mi się, że to jest dobra oferta. Najtańszy jaki widziałem to było 100k. Tak, no okazało się, że czołg jest najdroższym rodzajem pojazdu, jaki jest na serwerze. Przez to było mnie stać na pojazd powietrzny i pojazd ziemny. Po wystawieniu chwilę pograłem sobie z chłopakami. Siemo. Dobra. Nam brakuje jednej szyby, nie? I się zastanawiam, czy sprzedać, czy otworzyć. Nie, lepiej otworzyć. Sprzedam czołg, to kupię sobie ten. Kupię sobie jakiś samolot czy coś i jak mi starczy, to kupię wam tą szybę. Zadam. Masz, to ci chciałem dać. Chyba otchłań to pożarła, nie jestem pewien. Tak, otchłań to wziąłem. Ach. Ja pierdzielę, giniefar. To chodź na chwilę. Słuchaj. Oho, dziękuję bardzo za dar. Ale nie, nie chcę. A, dobra. Jemy. Okej. Okay. Moi sojusznicy również uzbierali itemki na klucz pojazdów, ale niestety... Dostałem. Co dostałeś? Dostałem rzadką łódź podwodną. Najgorsze co się dało. Faktycznie mówiłeś. W jakimś czasie grania postanowiłem już iść spać, ale zamiast wyłączać komputer, zostawiłem go na strefie AFK i obudziłem się z ogromną ilością kluczy oraz aż 94 tysiącami dolarków na koncie. Czas odebrać klucze, / odbierz. Cyk. I... 21 kluczy! Sprzedał się też... Okej, sprzedał się też czołg. Dobra. W takim razie, rynek otwórz. Zobaczmy, co możemy za to kupić. No to mnie już stać. Rzadki samolot. Stać mnie na rzadki samolot. Legendarny ścigacz. Samolot ze 45 koła. Pyk. Mamy to. Mamy 49 tysięcy dalej. Więc to zostawimy sobie na drugi podpunkt w naszym, naszej liście. Czyli ulepszenie ekwipunku. Był to przedostatni krok w całej podróży do pokonania Faraona. Zrobiłem sobie listę przedmiotów, które chciałem mieć, aby móc swobodnie atakować bossa. Był w niej łuk ze wszystkimi możliwymi enchantami, tym punch, stack pereł, 5 koksów i stack refili, totemy, tarcza z unbreakingiem i cały zapasowy set z mendingiem. Zaraz zobaczycie shopping, ale zanim to otwórzmy klucze czasu. Mamy te 21 kluczy, czas to w sumie otworzyć. Czynia czasu. Okej, okay. I ostatni sharpness 3, najgorszy drop. Tak, gdyby przerolować sobie ten miecz i spróbować jakiś wysoki procent i potem go sprzedać, 4,5 koła powyżej 20. Dobra, robimy tak. Mamy miecz, mamy 6 szans na ulepszenie powyżej 20%, więc jest to dosyć dużo. Ale wydaje mi się, że jest duża szansa na to również, także zróbmy to. 7% i uwaga. Pierwszy drop, tyk. 18%. Okej, okay, to jest sporo, ale zatrzymujemy się dopiero na powyżej 20. Tyk, 11%, 15%, 24%! Okej, okay, dobra, to sprzedajemy. 3900. To 3900, miecz, 24%. Wydaje mi się, że to dobra cena. 2900. A jeszcze te kule wzmocnienia. Mógłbym je wystawić, ale raczej sobie je zachowam. Dobra. To tak. Co potrzebuję ulepszyć? Dobra, pierwsza rzecz na liście będzie rzeczywiście ulepszenie sobie łuku, bo jednak na razie mamy Power 5, Flame i Unbreaking, ale ja chciałbym łuk z punchem, bo rzeczywiście do ucieczek jest to najlepszy łuk, jaki możemy w ogóle mieć. Ale w sumie najpierw mamy już, mamy samolot. Ja chciałbym jeszcze coś, czym mogę się poruszać po ziemi, dlatego weźmiemy sobie ścigacz za 22 koła. Dobra, jazda. Ścigacz oraz samolot. Dwa pojazdy, jeden po ziemi, drugi po niebie. Mamy 29 koła po tym zakupie. Kolejną rzeczą jest ulepszenie łuku, ponieważ no, nasz łuk jak na razie jest dobry, ale nie najlepszy jaki może być. To jest najlepszy łuk jaki może być, punch. Wydaje mi się, że insta kupujemy one shot, one kill. Nie wiem nawet czy to duża cena, mam tyle kasy, że akurat to mnie nie interesuje. Mamy infinity, mamy power, mamy punch, mamy flame, mamy unbreaking. Kolejną rzeczą są perły, ponieważ oczywiście ja dostaję fokus, dosyć duży, dlatego wydaje mi się, że 7 pereł to jest spoko, ale nie jest to na tyle dużo, żebym czuł się z tym super bezpiecznie, dlatego aby móc rzeczywiście powiedzieć, że ulepszyliśmy ekwipunek, to muszę dokupić ich jeszcze 9. Mamy 16 pereł i 19 koła na koncie. Dobra, kolejną rzeczą jest wymaksowanie seta. No bo oczywiście ten set mamy, ale on nie jest jakiś super dobry. Jeden kaza mending? Dobra, jeden mending, drugi mending, trzeci mending.
Kolejną rzeczą jest do kupienia sobie koksów. 2 koksy, 5 kołapek i 1 koks za 3 kołapek. Mamy również tarczę 1,5. Kupimy sobie ją, czemu nie? Mam tylko jeden totem. 3 koła za jeden totem. Dosyć sporo, nie powiem, że nie. Dobra, tyk. Tyk, drugi totem. Kota się najmniej niszczy, więc ją będę miał bez mendingu na razie. Gościu, co jest? Dropił mi swój miecz, nie? Aha, taki jesteś. Okej, okay, to jest jego baza. Nieważne. Mamy z tego mieczyk, więc sianko zarobione tak naprawdę. Mending za jeden koła. Pyk. Mamy pełny set z mendingiem. No i dobra, ostatnim krokiem przed pójściem na Faraona jest oczywiście zebranie drużyny. Ja postanowiłem zawołać Kubira oraz Napieraka i umówiliśmy się w bazie. Naszym zadaniem jest boss. No to lecimy po prostu. Jak? Jak do góry lecieć ty? Jest! Jazda! Lecimy. Oj, ziop jakiś tam był. Podczas lotu samolotem cały czas sprawdzałem sobie mapy, aby sprawdzić ile jest tam osób. Tom. O, widzę. Ej, fajna. I perfekcyjne lądowanie w kaktusie. O, jednak nie, udało się. Cofnijmy, gdzie cofnijmy. Jesteście? Jesteśmy od strony Norfu. To jest? To jest jak... jakaś, nie wiem, taka mumia, faraon, nie wiem. Faraon. A no, w sumie to. Boss faraon, mumia faraon. Bossa znajdziesz w komnacie faraona na końcu labiryntu. Zdobyć z niego możesz berło faraona. Okej. Okay. Tak w ogóle możecie zauważyć, że dookoła nas było pełno graczy z państwa Ence. Okazało się, że UHC Smurf załatwił nam, że nie będą nas bili, bo większość członków tego państwa pochodziło z państwa WWA, czyli mojego głównego państwa. Po chwili czekania pojawił się on. No, na końcu labiryntu. O, to jest. Gdzie on jest? Na końcu labiryntu. O, tu jest. Tu jest. Jest tu nas. Dawajcie. Kurde, spowolnienie. Dobra, piję siłkę. No, ten boss tak mocno bije. Serio? To jest o, lewitacja! Uuu! Dobra, koksa na niego szczerze. Patrz! Pomoc! Ence. Dobij go! Mam. Nice! Napierak. O! Biją mnie! Czekajcie. Co tu się stało? Dobra, uciekam. Dobra, no po prostu uciekam, bo mam ogólnie najdroższy przedmiot w... na całym serwerze jakiś. Dobra, berło schowane szczerze, nie? Berło faraona. Czyli broken ogólnie, no. Okej, okay, nie bij mnie. Czekaj, ile ci to zabiera? Okej, okay, sorry. A czekaj, Dałeś mu klątwę? Walnij we mnie klątwą. Działa? Działa. No i... no i nie mogę nic kopać praktycznie, w sensie to wykopałem dosyć szybko, bo ten blok się szybko kopie i mam dobry kill-off, ale no... może nie. No i tym sposobem ja i Napierak zdobyliśmy berło faraona, czyli najdroższy dotychczas przedmiot na planecie. No, prawdopodobnie się to zmieni ze startem eventu Halloween, na który jeszcze raz was zapraszam. To tyle, siema.